Kolacja Mistrzów to wyjątkowy wieczór, na który zapraszamy naszych stypendystów, alumnów oraz wybitne osoby ze świata kultury, sztuki, nauki, biznesu, po to, żeby podzielili się swoim doświadczeniem. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję wszystkim za przybycie. Jest to dla nas bardzo ważne i co roku utwierdza nas w przekonaniu, że robimy coś ważnego i wartego Waszej uwagi, ale też wiem, że Wasz czas jest cenny, więc bardzo to doceniamy i dziękujemy Wam. To jest fantastyczne, że ludzie, którzy rzeczywiście mogą mieć mniejsze szanse gdziekolwiek, cokolwiek zdobyć, raptem wychodzą na światło i mogą robić wszystko i to jest tak naprawdę imponujące. To rzeczywiście czuć, że w tych młodych ludziach jest przyszłość narodu i że jest tu takie zgromadzenie dużej determinacji, wiedzy, uroku, samozaparcia i czegoś, co tak naprawdę można podziwiać. Bardzo mi się podobało to, z jaką dużą dojrzałością, ale też zaciekłością analityczną młodzi ludzie mówili o sprawach bieżących. Zadawali mnóstwo ciekawych pytań, są dobrze poinformowani o Polsce i świecie, więc po prostu serce rośnie, jak się ich widzi. Nie wiedziałam, że to będzie tak różna grupa. To były osoby z Poznania, z Białegostoku, z Bielsko-Białej, z Warszawy. W każdym razie osoby o dużym zakresie zainteresowań. Doradziłam im to, co sama zrobiłam i dzięki czemu sama założyłam swoją firmę. Mianowicie, żeby spróbowali zrobić sobie taki gap year, żeby w tym czasie spróbowali czegoś nowego, że dzięki temu będzie mogło odmienić się ich życie. Usłyszałam więcej ważnych pytań zadanych, takich w ogóle, wiesz, o człowieczeństwo, o rolę sztuki, niż często, wiesz, wśród moich przyjaciół, z którymi się spotykam. Tak owocna praca, jaką wykonali w tym roku nasi laureaci konkursu, pokazuje, że naprawdę warto i że dzięki fundacji jesteśmy w stanie rozwinąć swoje skrzydła naprawdę szeroko. Sława EFC to jest nagroda, którą udzielamy raz do roku w dwóch dziedzinach. Jest to kategoria działalność społeczna i kategoria działalność naukowa. W takim młodym wieku czasem jest ciężko wiedzieć, tak jakby dlaczego pracujesz, dlaczego studiujesz. I mam nadzieję, że jak oni mają okazję, żeby widzieć osiągnięcia innych osób, którzy kiedyś byli w ich wieku i zinspiruje ich do po prostu dalszej pracy i dalszego przyłożenia się, co oni tak już mają, ale do dalszego przyłożenia się do studiów.